Dobry wieczór. Czy to możliwe, by od kogoś, kogo się w życiu nie widziało na oczy, wyciągnąć przez telefon kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych? Niestety tak. Od ponad 10 lat działają w Polsce firmy, które się właśnie w tym specjalizują. Do dziś tysiące Polaków padło ofiarą nieuczciwych praktyk i nic nie wskazuje na to, żeby ten proceder miał się zakończyć. Jeśli myślą Państwo, że taki problem nie dotyczy zwykłych ludzi, proszę zobaczyć tę historię. Marzeniem Mirosławy Rosołowskiej było kupienie mieszkania dla syna. Pieniądze zdobyła dzięki pomocy siostry, która sprzedała własny lokum. Rodzinne plany pokrzyżował jeden telefon. Zadzwonił do mnie, znaczy zadzwonił do syna mojego, pan Dawid, że dowiedział się, że mamy jakieś pieniądze ze sprzedaży mieszkania i czy nie chcielibyśmy zwielokrotnić tej kwoty. On mówi, że w ciągu 2 miesięcy da radę zarobić dla nas jakiś zysk. Operował procentami od chyba, nie wiem, 12 czy iluś do 20 nawet procent. Tak jakoś mnie psychologicznie podszedł, że złakomiłam się. Pani Miłosława przelała na konto firmy 120 tysięcy złotych. Broker miał dzięki nim zarobić na rynku walutowym. Na specjalnej stronie klientka obserwowała rosnące dochody. Jednak pewnego dnia pieniądze wyparowały. Jak ja zobaczyłam, że po prostu tam prawie zero z tych 120 tysięcy, to po prostu załamałam się. Natrafiliśmy na bardzo sprytnych oszustów. Schemat działania jest zawsze taki sam. Sprzedawca najpierw obiecuje króciowe zyski. Rzekomi brokerzy niechętnie zgadzają się na osobiste spotkania z klientami. Za to ich telefony potrafią być bardzo przekonujące. Zaczął mnie namawiać. Tak, chodził po 2, po 3 razy, dzwonił do mnie i niech pan wchodzi, bo naprawdę pan jest dobry. Ja to czuję, że pan jest dobry. Panie, co tu mówić 4 tysiące, jak pan wpłaci? Za tydzień pan będzie miał już 40 tysięcy. To pan se to mówi odbierze, jeżeli nawet pan weźmie pieniądze z banku, to pan odda szybciutko je za tydzień. Dostałam maila z opisem możliwości, że wchodzi spółka ETRE, jaka to jest ta spółka ETRE, że to jest spółka działająca w zakresie nieruchomości, rynku nieruchomości na całym świecie. Początkowe ruchy tego pana przyniosły zysk. Już dokładnie nie pamiętam, ale w sumie chyba tego zysku robił z $600. Po pierwszych zyskach przychodzi zawsze załamanie na giełdzie. Pieniądze znikają, a brokerzy obiecują, że szybko odrobią straty. Klient musi tylko przelać dodatkowe pieniądze. Jeśli odmawia, broker zrywa kontakt. No jak wpłaciłam $5000, to pamiętam, że jednego dnia zostało chyba $300. I wtedy zaproponowano mi, a jeszcze mi zaproponował, że to mogę dopłacić 10 tysięcy, a 5 tysięcy firma dołoży i wtedy ja będę miała kapitał większy i oni dopiero mogą tym kapitałem operować. Tych telefonów, które mam, to nie odbiera ostatnia osoba, która mnie prowadziła, jest cisza. No i co ja mój teraz pan zrobi? Niech pan mi odda te pieniądze. Te moje 10 tysięcy chociaż niech pan mi odda. Panie, skąd ja panu wezmę? Ja za mało zarabiam, że ja panu płacił. Niech pan mówi, wpłaci jeszcze 10 tysięcy, za tydzień panu oddam. Ja mówię, a już panu nie wpłacę ani grosza. Teraz pójdę na policję, pójdę do sądu, mówię, będę... A idź pan do wszystkich diabłów, mówię. Ja się niczego nie boję. Przestępcy są bezkarni, a ich ofiary tracą oszczędności życia. Syn w tym momencie już po prostu nie wytrzymał i się załamał psychicznie bardzo. To miało być na mieszkanie, no i co ja kupię za tą resztę, która mi została, bardzo niewielka. Nic. Część z Państwa na pewno dziwi się, jak to możliwe, żeby dorośli ludzie dali się namówić przez telefon na wpłatę naprawdę dużych pieniędzy, często oszczędności życia, na konto nieznanej firmy. Co nimi kierowało? Żądza zysku czy zwykła naiwność? A może telefoniczni sprzedawcy stosują jakieś zaawansowane techniki manipulacji, przed którymi zwykły człowiek nie potrafi się bronić?
Dlaczego świetnie zorganizowany proceder wyciągania od ludzi pieniędzy na niby inwestycje trwa od lat i ani nadzór finansowy, ani organy ścigania nie są w stanie sobie z nim poradzić? Postaram się znaleźć odpowiedzi na te pytania w dzisiejszym programie. Nieuczciwi sprzedawcy zdobywanie klientów nazywają łowieniem frajerów. Zobaczmy na schemacie, jak wygląda, używając tej terminologii, łowienie i golenie frajera. Do pana Kowalskiego dzwoni broker z rzekomo międzynarodowej instytucji finansowej z ofertą pewnego zarobku na debiucie giełdowym jednej z najbardziej znanych firm na świecie, takich jak Ferrari, Spotify czy gigant naftowy z Arabii Saudyjskiej Saudi Aramco. Żeby załapać się na akcje, trzeba natychmiast wpłacić pieniądze, bo chętnych jest więcej niż akcji, a debiut tuż, tuż. Nieznajomy przez telefon przekonuje, że to wyjątkowa okazja. Można zarobić 100% albo i więcej. Numer rachunku bankowego do wpłaty jest dyktowany przez telefon albo przesyłany mailem. Umowy nie trzeba podpisywać. Broker zapewnia, że wszystkie operacje są kontrolowane przez nadzór finansowy i mają gwarancję bankową. Po wpłacie pan Kowalski dostaje kody do strony internetowej, na której widzi swoje konto i wpłacone pieniądze. Po kilku dniach broker dzwoni ponownie. Ze smutkiem oznajmia, że debiut giełdowy spółki został przesunięty albo w ogóle odwołany, ale za to ma dla klienta inną, równie dobrą okazję, tym razem na rynku walutowym, rynku surowców albo cennych metali. Klient musi tylko obstawić, czy dany towar lub waluta pójdzie w górę, czy spadnie. Jeśli będzie wykonywał polecenia brokera, to na pewno zarobi i to niemało. Finał tej współpracy jest taki, że pan Kowalski traci wszystkie albo prawie wszystkie pieniądze. Wtedy troskliwy broker proponuje klientowi bonus od firmy, pokaźną kwotę, która ma pozwolić panu Kowalskiemu się odegrać. Faktycznie jednak to nie bonus, tylko ukryta forma pożyczki. Teraz, grając resztką swoich pieniędzy i kwotą pożyczoną od brokera, pan Kowalski nie tylko przegra swoje pieniądze, ale jeszcze zostanie z pokaźnym długiem. Pomysł na biznes jest prosty. Trzeba znaleźć ofiarę, czyli frajera, a potem sprawnie wyciągnąć od niego tyle pieniędzy, ile się tylko da. Przyjrzeliśmy się temu, jak funkcjonują zawodowi naganiacze. Takich firm w stolicy może być nawet kilkadziesiąt. Stać ich na biura w luksusowych lokalizacjach i najdroższych prawników. Reklamują się w internecie, oferują łatwe wpłaty i wypłaty, wykwalifikowanych doradców oraz promocje, które pomogą osiągnąć sukces. No i zysk. Bardzo duży zysk. Wystarczy tylko słuchać się doradcy, by w tydzień stracić 150 tysięcy złotych. Tak jak pan N, który nagrywał swoje telefoniczne rozmowy z pseudodoradcą. No witam pan. Dzień dobry panie Michale. Dzień dobry. No i co tam się stało? Otóż było wielkie boom. No tak, napisałem panu nawet rano, że niestety jest bardzo źle. No witam panie. Jestem już. Witam serdecznie panie Michale. Panie Michale, no mamy boom. I co teraz? Mamy boom, tak. No teraz musimy odrobić. Teraz musimy odrobić. Będzie ciężko. No. Połowa gotówki wyparowała. Powiem panu, że no nie wiem, jeżeli to tak ma wyglądać, że ja po tygodniu tracę tyle pieniędzy, to przyznam się, no to nie ja to porozmawiam w tej sprawie, może jakąś tam taką umowę, jak miał pan wcześniej tam. Bo powiem panu, to sam pan wie, że teraz naprawdę starałem się pana słuchać. No powiem panu, aż mi słabo po prostu, bo no nie spodziewałem się czegoś takiego, prawda? Rozumiem więc... pana, panie. Mówię, no ja porozmawiam tutaj, próbuję coś tu dla pana jakby wynegocjować, żeby też jakby podnieść to pana bezpieczeństwo i tych pana funduszy przede wszystkim. Klient N, słuchając rad doradcy pana Michała, stracił w sumie 450 tysięcy złotych. Poszliśmy do firmy, która zatrudnia pana Michała. Czy mogę wiedzieć w jakiej sprawie? Tak. My rozmawialiśmy z państwa klientami, aha, którzy, no mówiąc delikatnie, nie są zadowoleni z państwa usług. Twierdzą, że wręcz używają słów, że zostali oszukani. To w takim razie ja przekażę informację, dobrze? Postaramy się odzwonić jeszcze w tym tygodniu. Dobra.
Zamiast spotkania z szefem dostaliśmy jedynie lakonicznego maila. Nigdy nie otrzymaliśmy nawet pojedynczej skargi od klienta, dlatego wszelkie pytania sugerujące, że działaliśmy z pogwałceniem obowiązujących regulacji, są niestosowne i naruszają nasze prawa, napisała firma. Kulisy tego biznesu poznał i opisał dziennikarz portalu many.pl Mateusz Ratajczak. 2 miesiące temu zatrudnił się w jednej z firm, której doradcy mają naciągać klientów na ryzykowne transakcje. Na pierwszy rzut oka to jest w zasadzie zwykłe call center. Gdyby ktoś powiedział, że sprzedają oferty operatorów komórkowych i wchodząc tam, to nikt by się w zasadzie do niczego nie przyczepił. Ale historia zaczyna się wtedy, kiedy posłucha się, co ci konsultanci, sprzedawcy wciskają ludziom. Podstawą tego biznesu jest kłamstwo i manipulacja. Tylko i wyłącznie od wyobraźni konsultanta zależy to, jaki procent zysku obieca. Niektórzy mówią 50, 20, 30, a niektórzy mówią po prostu 100% w 2 dni, dziękuję. Wchodzi pan to, czy nie wchodzi? Nie wchodzi pan, to jest głupi. Koniec rozmowy, rozłączamy się. Pseudodoradcy każdy dzień pracy zaczynają od spotkania motywacyjnego. Emocjonalne rozmowy są bardzo wskazane, zwłaszcza między 11 a 12, podczas tak zwanej godziny agresywnej sprzedaży. Przez godzinę kilkadziesiąt osób chodzi w te i we w te, z telefonem w ręku, wykrzykując do niego: panie Januszu, to jest mega okazja, czemu pan jest głupi, czemu pan nie inwestuje? Menadżerowie w tym czasie włączają wszystkie telewizory, podgłośniają muzykę w radiu i tłumaczą, że tylko w ten sposób są w stanie zmusić pracowników do tego, żeby być podczas tych rozmów agresywnym. Patryk w tej branży pracował przez prawie 7 lat. Był szefem zespołu tzw. doradców. Zrezygnował. Nie chce pokazywać twarzy. Szybki, łatwy pieniądz, tak? Nikt się przy tym nie męczy, dobrze zarabia. Każdy sobie siedzi, uważa się za pana świata i taka jest prawda. Ludzie się, tacy jak właśnie ja czy moi koledzy, którzy w tej branży przeszli przez najlepsze czasy tej branży, to i mieszkań, i domów, i samochodów się podrabiali i wszystkiego. Klient ma założyć konto i ma wpłacić pieniądze. Najlepiej, żeby wpłacił dużo pieniędzy. Te pieniądze wszystkie zostawały w firmie, tak? Był własnością właściciela, tak w tym przypadku, który był szefem. On za to odpowiadał, cała strona, całe wszystko, a współpracownikom wypłacał 60% od straconego kapitału ich klientów, po prostu trafiało do nich, 40% zostawało. Wcześniej było to robione jakoś bardziej z głową, także klient tam nie czuł się też mocno poszkodowany albo ten, a teraz jest robione ordynarnie, po prostu każdy klient jest robiony w sposób ordynarny, jest krojony z pieniędzy i tak. Moje nie dziwi to, że te branże w ogóle jeszcze istnieją po tylu ludziach, co zostali oszukani przez tyle lat i że to jeszcze funkcjonuje i bardzo dobrze się ma. Firmy pozbawiające ludzi pieniędzy działają w Polsce praktycznie bezkarnie i to od wielu lat. Jak to możliwe? Odpowiedzią może być sprytna konstrukcja sprzedawanej w cudzysłowie usługi. Zobaczmy więc, jak ten interes jest zorganizowany. Firmy zarejestrowane w Polsce działają oficjalnie jako telefoniczne biura obsługi klientów zajmujące się marketingiem. Teoretycznie są tylko pośrednikiem między klientem a serwisem internetowym, gdzie dokonywane są transakcje. Strony internetowe należą do spółek zarejestrowanych w jednym z rajów podatkowych – na Wyspach Marszala, Dominice albo w najlepszym razie na Cyprze. Pieniądze wpłacone przez klienta przechodzą przez polską spółkę i trafiają na konta jednej z egzotycznych firm. Klient zostaje wciągnięty w wirtualny świat, gdzie niby inwestuje na niby giełdzie. Prawdziwe są tylko pieniądze, które straci. Tutaj działa zasada obowiązująca w hazardzie – kasyno zawsze wygrywa. W tym przypadku rolę kasyna spełnia firma, właściciel strony, na której dokonywane są transakcje. W rzeczywistości telefoniczne biura naganiające klientów to nie są żadne firmy marketingowe. Podpowiadają klientowi, co kupić, kiedy sprzedać, a to już praca doradcy inwestycyjnego. Prawdziwe firmy doradztwa inwestycyjnego są licencjonowane i nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dlaczego w takim razie KNF nie usunie z rynku tych samozwańczych doradców? Czy poszkodowani mają jakiekolwiek szanse na odzyskanie swoich pieniędzy? I jak odróżnić firmę doradztwa inwestycyjnego od nieuczciwej spółki nastawionej na łowienie frajerów? Zapytam o to ludzi znających kulisy tej sprawy.
Witam w studiu pana Andrzeja Tomczyka, zarządzającego firmą Admiral Markets. Dobrze. Oraz pana Patryka Przeździeckiego, mecenasa, który reprezentuje osoby poszkodowane przez firmy, o których w tym programie opowiadamy. Dobry wieczór. Panie mecenasie, pan reprezentuje ponad 100 poszkodowanych osób. Szacuje się w skali kraju, że mogą być tysiące takich osób. Proszę powiedzieć, jak to możliwe, że przytomni, poważni, dorośli ludzie dawali się tak zmanipulować przez telefon, żeby powpłacać na konta nieznanych firm tysiące, a czasami setki tysięcy złotych? Jak to możliwe? Tak trudno sobie to wyobrazić. Niestety, jest to przestępstwo, które zostało dopracowane niemalże do perfekcji. Firmy pseudoinwestycyjne, podszywające się pod regulowane instytucje finansowe, pod międzynarodowe instytucje finansowe. To oszustwo nie było tylko oszustwem telefonicznym, gdyż przestępcy działają na terenie Warszawy, w pięknych biurach, gdzie można spotkać przystojnych mężczyzn, piękne sekretarki w drogich garniturach, którzy przedstawiają przed potencjalną ofiarą wizję zysków nierealnych do osiągnięcia i do tego bez ryzyka. Tym bardziej, że osoby, które były tymi ofiarami, to były osoby starannie wyselekcjonowane. Osoby, których dane osobowe były pozyskiwane między innymi nielegalnie z banków i innych podmiotów gospodarczych. Osoby, które nie miały żadnego pojęcia na temat rynku kapitałowego i nie miały doświadczenia w tym zakresie. Czym się różni legalnie działająca firma maklerska, brokerska od tych naciągaczy, o których tutaj mówimy? Taka firma musi prowadzić działalność licencjonowaną, musi być nadzorowana przez stosownego regulatora. To jest bardzo łatwo zweryfikować na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. Tam znajdują się odpowiednie rejestry i listy firm, które tego typu działalność mogą legalnie wykonywać. Natomiast to, o czym w tej chwili mówimy, to oprócz tego, że taka firma musi być licencjonowana, mówimy tutaj o działalności de facto przestępczej, która to Dokładnie. Działalność nie ma nic wspólnego z rynkiem Forex czy z rynkami finansowymi. Rynki te i rynek Forex również został wykorzystany jako pewne narzędzie do prowadzenia tego typu działalności. Tak więc nie wrzucałbym wszystkich firm, bo jest bardzo wiele firm, które działają w sposób legalny i przede wszystkim etyczny, informując klienta o ryzyku, do jednego worka z tymi firmami, które działają po prostu nielegalnie. Ale państwo wiedzą doskonale o tym, no mówię o tych brokerach czy maklerach, którzy prowadzą rejestrowaną, nadzorowaną działalność, że tego typu firmy na rynku są, jest ich sporo i działają od wielu lat, prawda? Z tego co wiemy, takie firmy działają, jest to bardzo duży problem dla całego rynku kapitałowego, nie tylko dla brokerów, którzy działają. Co państwo z tym robią, skoro to jest problem? Tego typu działania są raportowane do nadzoru finansowego, do Komisji Nadzoru Finansowego. Zgłaszają rynek, cały rynek, nie tylko my, ale inni brokerzy rynku walutowego zgłaszają tego typu działania i podejrzenia popełnienia przestępstwa do nadzoru czy do stosownych organów. Panie mecenasie, czy jakieś firmy zostały ukarane przez KNF? Czy KNF podjął jakieś działania takie, które by wynikały z tego rodzaju zawiadomień? Od 10 lat nie słyszałem, aby KNF nałożyła jakąkolwiek karę w drodze administracyjnej na brokera Forex. A jakieś inne działania? Powiem tak, skala tego procederu jest zatrważająca. W ciągu 10 lat mamy do czynienia ze szkodami rzędu kilkuset milionów złotych, gdzie poszkodowanych jest wiele tysięcy Polaków, a tych firm niestety przybywa. Mówię o pseudofirmach inwestycyjnych. Jest coraz gorzej. Ja jeszcze do pana mam pytanie. A jaką gwarancję bezpieczeństwa inwestycji mają klienci no, takich firm jak tą, którą pan zarządza, czy podobnych firm nadzorowanych przez KNF? Czy mają gwarancję bezpieczeństwa swoich pieniędzy, ci, którzy tam je wpłacają? Jeżeli chodzi o gwarancję zwrotu na kapitale, nikt nie jest w stanie tego zapewnić. Proszę pamiętać o tym, że transakcje, o których krótko mówimy, mówiąc, można stracić wszystkie zainwestowane pieniądze. Można stracić wszystkie zaangażowane pieniądze, można zarobić bardzo dużo. To wszystko zależy od tego, jakie ryzyko podejmujemy. Podstawowa różnica między firmami, które działają etycznie na tym rynku jest taka, że żadna z tych firm nie obieca klientowi wysokiego zwrotu, dlatego że ten zwrot obarczony będzie dużym ryzykiem. Bo ten rynek jest ryzykowny, jest wysoce spekulacyjny, ale to działa w dwie strony. Wysoka dźwignia finansowa, która pozwala nam zarządzać kapitałem nawet stukrotnie większym niż ten, który mamy zdeponowany na rachunku, działa w dwie strony. Możemy stracić bardzo dużo, w
właściwie wszystko, czy nawet często więcej. To jest przepis wtedy na długi do końca życia. Nie do końca. Do wszystkiego trzeba podchodzić rozsądnie. Najważniejsze jest, do emerytury. Najważniejsze jest to, żeby mieć świadomość tego, w co inwestujemy. Jeżeli nie mamy tej świadomości... To teraz zobaczmy, jak ten model biznesowy może być wykorzystany. Właśnie model oparty o Forex. Pokażemy Państwu fragment rozmowy z człowiekiem, który przez 7 lat pracował w takiej firmie właśnie szemranej, powiedzmy to otwarcie, i jak on opowiada o swojej pracy i o tym, co się tam działo. Było tak robione, żeby to klient się czuł winny, mimo że to klientowi było mówione, jakie pozycje ma otwierać, to było to tak mówione, żeby po prostu klient myślał, że no rynek go wyrzucił, tak? Coś się stało na rynku i po prostu poszło nie w jego stronę. Nikt się tego nie spodziewał, tak? Bo na początku zawsze zarabiali, zawsze było dawane zarobić. Klient mógł wypłacić, żeby zobaczył, że da się zarabiać, że da się wypłacić, po to, żeby później po prostu no poczuł jakąś tam zaufanie, tak? No później było wszystko robione tak, żeby te pieniądze stracił. Tam była manipulacja kursami, było zmienianie dźwigni, żeby było potrzeba więcej kapitału po prostu, a ci klienci musieli wtedy dopłacać, albo specjalnie opiekun tak robił, żeby po prostu, bo taki był nakaz z góry, że szef przychodził i powiedział, że trzeba wszystkich klientów pod korek załadować i trzeba było im tak pootwierać pozycje, żeby te pozycje szły na minus. W pierwszej firmie, w której pracowałem, no to siedział człowiek, były pracownik NFU, pan Marek siedział i tego wszystkiego pilnował. I jeżeli ktoś przychodził, w ogóle jakaś kontrola, no to on brał ich na kawkę, porozmawiał sobie, sprawa była zamiatana pod dywan po prostu. I nikt nigdy się nie bał KNF-u. A wręcz większość szefów, tak jak wiem to osobiście, nie tylko ja to mogę powiedzieć, że wiele osób mówi, że opłacają KNF po prostu, wiele szefów, czy właśnie z pierwszej firmy, czy teraz z ostatniej, to są po prostu opłacają ludzi w KNF-ie, którzy zamiatają wszystko pod dywan. Dosyć poważne oskarżenie. Jak panowie to skomentują? Mamy bezpośredni dowód, po pierwsze na płatną protekcję, po drugie na korupcję w instytucji, która powinna tak naprawdę zajmować się strzeżeniem prawidłowości funkcjonowania rynku kapitałowego. Nie jest to pierwsza taka wypowiedź osoby z branży, ani relacja. Jest to jedna z wielu tego typu historii, które miałem niestety nieprzyjemność słyszeć. Może dlatego przez 10 lat, mimo że również Państwo apelują o zrobienie porządku w tej sytuacji, są poszkodowane osoby. Może właśnie to są jakieś mechanizmy, które powodują, że organy nadzoru nie są skłonne zainteresować się tą sprawą. Wie pan, jeżeli przez 10 ostatnich lat te podmioty funkcjonują w najlepsze, w centrum Warszawy, ofiar przybywa, i nikt z tym nic nie robi, są kierowane zawiadomienia, tak jak mówił pan Andrzej, czy to przez brokerów regulowanych, czy to przez same osoby poszkodowane, i to cały czas u nas funkcjonuje, no to coś tu jest nie tak. Ktoś musiał roztoczyć pewien swojego rodzaju parasol ochronny nad tymi organizacjami przestępczymi. A może to nie jest sprawa dla KNF-u, tylko dla Centralnego Biura Śledczego czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? W tym momencie to jest sprawa dla CBA. Potem, po tym materiale, który pan pokazał. Proszę pamiętać, że nadzór finansowy działa zgodnie z ustawą. Czyli jeżeli mamy do czynienia z działalnością marketingową, czy z działalnością, która podszywa się pod działalność marketingową, statutowo komisja nie ma za dużo do zrobienia. Może przekazać do prokuratury powiadomienie, zawiadomić o możliwości popełnienia przestępstwa, natomiast na tym moc nadzoru się kończy. I teraz w takiej sytuacji powinna wkroczyć prokuratura i odpowiednie instytucje państwowe. Natomiast też nie obwiniajmy nadzór za wszystko, co złe, co dzieje się wokół tego rynku. Zapraszaliśmy oczywiście do tego programu przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego. Niestety bez przedstawienia im wcześniej pytań nikt nie chciał do nas przyjść. Niestety to jest kolejny raz, kiedy Komisja Nadzoru Finansowego w tego typu sytuacji odmawia komentarzy bądź nie chce sytuacji tłumaczyć. Bardzo panu dziękuję za rozmowę w studiu. Mam nadzieję, że ta sprawa znajdzie swój finał jednak taki, który ukróci działalność tego rodzaju przedsiębiorstw, firm, powiedzmy sobie otwarcie, oszustów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Podobnie jak w przypadku tzw. kredytów frankowych i polisolokat,
Państwo polskie okazuje się bezsilne wobec finansowych oszustów. Oczekiwanie, że to się szybko zmieni, jest naiwne. Dlatego jeśli kiedykolwiek zadzwoni do Państwa nieznajomy, żeby namówić Was na inwestycję, na której w krótkim czasie zarobicie naprawdę duże pieniądze, rozłączcie się. Nie pytajcie, jaką firmę reprezentuje. Nie dopytujcie, co to za inwestycja, ile można zarobić i czy zysk jest gwarantowany. Po prostu przerwijcie połączenie. Jeśli tego nie zrobicie, możecie się znaleźć w podobnej sytuacji jak bohaterowie naszego dzisiejszego programu. Byłoby pięknie, gdyby oszustów z urzędu ścigała prokuratura i inne organy państwa. Na razie jednak trzeba liczyć na swój własny rozsądek. Dobranoc, zapraszam za tydzień.